Podły wampir. Wdał się w ojca. A może ja jestem niesprawiedliwa w stosunku do nich obu? Może to moja wina, że on jest taki? Czemu go nie karmiłam wódką od dziecka? Byłby przynajmniej taki mały, jak te pieski japońskie, co trzyniaka wódkę żłopią. Nie byłby tym wstrętnym, dorosłym niczym. Jako karzelka, kretyna, mogłabym go po prostu kochać. Nade mną wisi przepiękna masa diabeł. Jak odwrócić ten pozornie nieodwracalny proces uspołecznienia, w którym ginie wszystko, co wielkie, wszystko, co ma związek z nieskończonością, z tajemnicą istnienia? Jak odwrócić ten pozornie nieodwracalny proces? To się odwrócić nie da! Właśnie, że się da! Mechanizacja. Nasz mistrz życia.